Hello, hello, dobry wieczór, kochani, witam Was serdecznie. Dziękuję za zawołanie. Odpowiadam, dzisiaj jestem, żyję, czuję się dobrze, już teraz dobrze, bo były różne momenty. I powiem szczerze, zbierałam się od dłuższego czasu, żeby się z Wami połączyć ponownie, żeby nakręcić coś na kanał. I jakoś nie mogłam się zebrać, tak. Różne były tego powody. Czasem jest taki powód, że jestem po prostu zajęta, czasem coś tam mnie innego zaangażuje, czasem jest taki powód, że się gorzej czuję i sobie myślę, jejku, no ale no ja robię ten kanał po to, żeby tam jakąś mądrość przekazać, jakiś insight, a ja w zasadzie no nie mam co ja tam przekażę tym ludziom, jak ja tutaj mądrość do mnie nie płynie. I mimo, że moja nauczycielka gnozy do mnie mówi zawsze, że mądrość płynie wtedy, kiedy jest przekazywana dalej. Więc mówi, zacznij, mówi, nakręć coś, mówi, jakiś tam temat, mówi, zrób nawet z książki sobie coś przeczytaj i mądrego przekaż ludziom, nawet nie coś, co od ciebie płynie z serca, ale zacznij coś robić, mówi, to wtedy ta mądrość zacznie płynąć. Ale jakoś nie mogłam się w ogóle do tego zebrać. Także bardzo dziękuję za to zawołanie, które mnie finalnie zmobilizowało i oto pojawiłam się. Nie wiem, czy coś mądrego będę w stanie Wam przekazać, ale przynajmniej daję znać, że miewam się dobrze, żyję, pracuję nad sobą dalej. Dalej jestem na NoFapie. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak się potoczyła historia z poprzedniego filmu, co tam się zadziało u mnie w życiu, to no to zadziało się tak. Powiem tak, jedną naukę wyciągnęłam z tej sytuacji, a mianowicie taką, że ja niestety już nie mam możliwości w ogóle zejścia z tej drogi. Bo natychmiast mnie koryguje moje odczuwanie, tak? Więc jeżeli próbuję gdzieś tam zbłądzić i iść sama na własną rękę coś szukać, kiedy zafascynowuję się taką błyskotką materii jakąś i próbuję na własną rękę poszukiwać sobie partnera, no to natychmiast dostaję feedback w ciele, tak, w postaci cierpienia. A to ja mówię w ciele, ale to na wszystkich poziomach, tak, w ciele, w duszy, w umyśle, w sercu. To jest taki feedback, który ja oczywiście próbowałam podważać i sobie myślałam, jej, ojej, to na pewno jest trauma, ja to muszę wyleczyć, bo to jest chore, to nie jest normalne zachowanie, a kto powiedział, że to nie jest normalne, być może to jest właśnie mój wewnętrzny głos, który mnie prowadzi w ten sposób, a być może to jest trauma, jeżeli to jest trauma, która się odzywa, to oznacza to tylko tyle, że jest jeszcze nieuleczona. I na pewno nie jest dobrym pomysłem wchodzenie w nowy związek w tej chwili. No i lekcją, którą z tego wyciągnęłam na pewno, to jest to, że ja całe życie szukałam czegoś więcej, ale dawałam się przyciągnąć różnym błyskotkom, tak? Takim fascynacjom, że na przykład przyciągało mnie, że ktoś fajnie wyglądał, że mężczyzna był przystojny, albo że był inteligentny, albo nawet był taki moment, że jakiś taki status materialny dla mnie był atrakcyjny, chociaż to mniej. Ale no były takie różne takie błyskotki, które mnie przyciągały do konkretnych mężczyzn. A potem się okazywało, że to jednak nie jest to. Czasem to było poczucie takiego bycia zaopiekowaną, bycia kobietą i takiego oparcia w drugim człowieku. I ciągle gdzieś tam odnosiłam porażki na tym polu. No i zostałam doprowadzona do tej praktyki duchowej, jaką jest
sublimacja energii seksualnej. I rzeczywiście ja w tej chwili naprawdę nie jestem już w stanie z tej drogi zboczyć. To znaczy ja jestem, myślę tak sobie, bo nie wiem, no, jak się życie potoczy, ale wydaje mi się, że to zadziało się po to, żebym w tej chwili mogła zbudować relacje ewentualnie na połączeniu się dwóch świadomości. Więc kiedyś spotka się świadomość ze świadomością, to być może ja będę w stanie zbudować relacje, natomiast żadne półśrodki i żadne błyskotki już niestety no nie są w stanie na dłużej zatrzymać mojej uwagi, ale to nawet nie chodzi też o uwagę, to chodzi bardziej o właśnie o ten taki feedback w postaci cierpienia, który ja dostaję dosyć szybko. Tak to na chwilę obecną widzę. Nie wiem, czy w tym jest jakaś mądrość, czy nie, bo dosyć powątpiewam ostatnio we wszystko w zasadzie, co jest wytworem mojego umysłu. A to troszeczkę też się tak dzieje za sprawą pewnej książki, dosyć mądrej, bardzo mądrej i głębokiej, którą czytam w tej chwili, którą Wam polecam serdecznie. To jest książka Karma. Twój klucz do sukcesu. To jest olbrzymia, zobaczcie, jaka to jest cegła. I wyobraźcie sobie, że autorką tej książki jest Polka, Ida Smela, która od wielu lat studiuje Wedy i no, jest mądrość w tej książce, bardzo głęboka, i ona pokazuje bardzo wyraźnie, jak zmysły, ale też umysł są zwodnicze. I jak one pokazują nam rzeczywistość przez pewne filtry. A te filtry są przyciemnione, czy tam zakolorowane na różne kolory, ciemne, ale generalnie zniekształcają one nam obraz rzeczywistości. W zależności od tego, w której gunie my się znajdujemy. Dzisiaj za dużo nie będę o tym mówiła może, ale chyba nakręcę jakiś taki film na temat gun, jeśli Was to interesuje, dajcie znać, czy chcielibyście coś więcej na ten temat usłyszeć, a może sami się czymś możecie podzielić, może słyszeliście o gunach. No, w każdym bądź razie ten nasz umysł jest tak samo jak odbiór naszych zmysłów, to jest wszystko przepuszczane przez pewne filtry. I ja uważam siebie za poszukiwacza prawdy. I prawdę też staram się przekazywać na tym kanale. Stąd też taka dosyć długa cisza moja. Bo zadawałam sobie często pytanie, czy na pewno to, co chcę przekazać, ma wartość i czy na pewno, czy ja mam prawo przekazywać to, co uważam za prawdę, bo być może, że jestem pogrążona gdzieś w jakiejś głębokiej awidii, niewiedzy. No, ale zawołanie było, w związku z czym no nie mogę pozostać na to głucha i stawiam się, kochani. Co tam jeszcze u mnie słychać? No mam nowy telefon, więc widać mnie ostrzej, myślę. To też w ogóle, słuchajcie, jest taka próżna moja strona. Pomyślałam sobie, Boże, ostatnio tak się postarzałam, jak ja się ludziom pokażę, teraz tak wszystko widać w tym nowym telefonie, każdą zmarszczkę. Nawet taka próżna kobieca strona moja się odezwała. Wszystko, słuchajcie, mnie tam powstrzymywało, żeby po prostu tylko się z Wami nie łączyć. Rozchorowałam się po prawie roku, bo teraz niedługo w ogóle będzie rok, odkąd zaczęłam w ogóle tą swoją przygodę, którą początkowo nazywałam NoFapem, i rozpoczęłam ją 8 marca dokładnie, więc zobaczcie, już bliziutko będzie rocznica. I długo, długo ja nie chorowałam, najwyżej mi się zdarzały takie jednodniowe, takie, że coś tam próbowało mnie rozbierać, ale się nie dawałam.
aż w końcu przyszedł jakiś wirus, który mnie przeatakował, i on rzeczywiście, no, był to po takim gorszym moim też stanie psychicznym, no i po tym momencie takiego zbłądzenia, gdzie ja tu rzeczywiście próbowałam z tej drogi sobie czmychnąć i tak sobie poszukać na własną rękę i może kogoś, na przykład takie miałam, wymyśliłam sobie, że ja może po prostu poznam normalnego człowieka, który chce mieć normalny związek i ja jego nauczę wszystkiego tego, co ja wiem i będziemy sobie transmutować energię seksualną. No nie, niestety to tak nie działa. Trochę mnie rzeczywiście do tego zachęciła jakby autorka książki Cupid's Poisoned Arrow, która rzeczywiście trochę w taki sposób znalazła sobie partnera. Także ona się tym interesowała, zaczęła sobie tam czytać książki na ten temat, powiedziała jakiemuś tam facetowi, którego spotkała gdzieś tam. No gdzieś tam się po prostu skrzyżowały ich drogi i mówi, a słuchaj, chodź może spróbujemy. I on spróbował i został jej mężem. Więc no mylnie sądziłam, że ja mogę coś takiego zaaranżować. Natomiast zgodnie z naukami gnozy to tak nie działa. To przychodzi w odpowiednim momencie. I albo autorka tej książki Cupid's Poison Arrow miała wielkie szczęście, albo to był właśnie po prostu właściwy moment dla niej, albo coś innego. Trudno mi powiedzieć, jak to się stało, że u niej to zadziałało. Pewnie to był ten właściwy moment i właściwa osoba. Natomiast na umie ewidentnie jeszcze muszę czekać, muszę coś tam wyczyścić, może rzeczywiście ze swojej podświadomości jakieś programy, które mnie blokują, a być może no jeszcze nie jest to ta, jeszcze nie jest to ta chwila dla mnie. Dobrze. Strasznie mi dzisiaj opornie idzie, słuchajcie, to nagrywanie. Wyszłam z wprawy, słuchajcie, no już tyle, chyba ze 2 miesiące nie nagrywałam, więc wyszłam z wprawy. Wybaczcie mi, że taki dzisiaj będzie trochę chaotyczny filmik. Z takich rzeczy, które aktualnie ja robię dla swojego rozwoju. Nie wiem, jak tam z waszymi postanowieniami noworocznymi, czy mieliście jakieś, czy nie. Ja w tym roku miałam tylko jedno postanowienie noworoczne. I jest to jedno, ale takie bardzo mające duży wpływ na moje życie. I dotyczy ono praktyki duchowej. I to postanowienie było takie, że będę codziennie rano i wieczorem poświęcała czas na jogę Kundalini. Na jakąś tam kriję wybraną. I przez 40 dni chcę powtarzać jedną kriję, ale generalnie postanowienie jest takie, że codziennie rano i wieczorem to robię. Tak? A potem tam reszta tych jest mniej istotna, ale rzeczywiście staram się dobić do 40 dni z tą samą praktyką rano i wieczorem. Wieczorem inna, rano inna, ale generalnie przez 40 dni powtarzam taką samą rano i taką samą inną wieczorem. I przez pierwsze 40 dni to była Satkriya rano, a wieczorem robiłam taką medytację, która nie pamiętam. Kirtan Kriya to się nazywa. Satanama. Ja już wam o tej medytacji mówiłam. Czyli to jest tak zwana beach mantra i ją robiłam zawsze wieczorem. Czyli rano Satkriya, wieczorem Kirtan Kriya. Później zachorowałam i przez tam chyba 2 pierwsze dni to naprawdę się bardzo, bardzo, bardzo źle czułam. I nie byłam w stanie w ogóle robić żadnej praktyki, ale chyba tam na trzeci dzień zaczęłam się czuć troszeczkę, troszeczkę lepiej i jeszcze w łóżku po prostu zaczęłam to robić, ale jak tylko mogłam, miałam siłę, to robiłam, a robiłam to przynajmniej 2 razy dziennie i śpiewałam sobie taką mantrę uzdrawiającą wtedy tylko.
I to była mantra uzdrawiająca, której ja też już Wam wcześniej wspominałam. To jest mantra. No i wyleciała mi z głowy. Ramadasa. Ramadasa sa se so hang. I to się intonuje w pozycji takiej wyprostowanej. Ja zazwyczaj to robię jednak w siadzie takim właśnie w Siddhasanie. I ręce trzyma się w ten sposób. I śpiewa się tą. To się w ogóle śpiewa. Bardzo kojąco wpływa i to jest mantra, która uzdrawia na wielu poziomach, bo ona uzdrawia na poziomie fizycznym, ale też leczy zranienia, leczy traumę, leczy taki niepokój wewnętrzny. Jeżeli coś takiego odczuwacie, bardzo Wam polecam tą mantrę. Podlinkuję Wam tutaj moje ulubione wersje muzykalne. Ja sobie z reguły właśnie włączam taką, jedną z tych wersji i po prostu do niej intonuję sobie tą mantrę i śpiewam razem z głosem, który jest na nagraniu. Więc przez jakiś czas robiłam tylko i wyłącznie tę mantrę uzdrawiającą, Ramadasę. A w tej chwili, od kilku dni w zasadzie, wróciłam do Kirtan Kriya. Kirtan Kriya to jest, przepraszam, do Satkrii. Satkriya w ogóle, którą ja wykonuję znowu codziennie rano po jakiejś takiej serii ćwiczeń, takich powiedzmy rozgrzewających. Głównie chodzi o taką giętkość kręgosłupa i o to, żeby płyn zaczął cyrkulować w kręgosłupie. A potem właśnie siadam do Satkrii. Satkrija jest to typowo transmutacyjna krija. Ona jest właśnie polecana do. Moja nauczycielka gnozy mówi sublimacji, ale ja się spotykam również z terminem transmutacji energii seksualnej dla osób, które są singlami. No i rzeczywiście ja ją wykonuję codziennie rano w tej chwili, natomiast wieczorem staram się rozpocząć Nabi Kriją, czyli pobudzić po prostu Agni wewnętrzny, nie taki ogień, który transformuje, pomaga w przemianie materii i w transformacji ogólnie. Ale tak naprawdę główną moją medytacją, którą wykonuję po prostu codziennie, bez względu na to, jak bardzo jestem, bo ta Nabi Kriya jest dosyć taka energiczna i taka angażująca i dosyć męcząca, powiem Wam szczerze, bo po prostu to no, unosi się nogi, no, bardzo mocno pracuje brzuch przy tej Nabi Kriji. Był taki jeden dzień, który gdzieś sobie odpuściłam tą Nabi Kriję, bo bardzo dużo się ruszałam w ciągu tego dnia i byłam już po prostu bardzo zmęczona, było późno. Ale tą podstawową taką medytacją, którą wykonuję, jest medytacja, która się nazywa medytacją tantry. No i to jest taka moja praktyka duchowa codzienna. Oprócz tego przerabiam taki kurs z książki Mindfulness, praktyka uważności. To jest 8-tygodniowy kurs. Ja jestem w tej chwili na 3. tygodniu tego kursu. No i chłonę tę wiedzę niesamowitą z tej wspaniałej książki, którą Wam polecam. No i oprócz tego, uczę się dalej gnozy od mojego nauczyciela, mojej nauczycielki. I staram się codziennie jak gdyby prowadzić taką praktykę samoobserwacji. Takiego coraz głębszego zrozumienia siebie i tego, co mną kieruje, co mną steruje, właśnie tego, gdzie tamten mój umysł mnie zaprowadza, po jakich meandrach, co on chce osiągnąć, jakie są jego intencje, jakie są jego pragnienia.
I staram się zrozumieć to, czy ja mogę rzeczywiście się ich pozbyć, czy to nie jest wcale takie łatwe. Według tej książki Idy Smeli nie jest to wcale takie łatwe pozbyć się pragnień. I obserwuję to rzeczywiście u siebie, że to nie jest łatwe i że warto znać, poznawać, poszerzać swoją wiedzę duchową i poznawać sposoby, które są może bardziej skuteczne, są takie sposoby, które są bardziej skuteczne w usuwaniu tych samskar, czyli tych naszych, tak, w gnozie mówią na to ego, w Wedach jest to nazywane terminem samskar, a de facto chodzi, tak upraszczając, chodzi o nasze pragnienia. No właśnie. Także tym się teraz zajmuję, kochani. Co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Mam też pewien taki projekt z synem moim, który nie za bardzo mogę na chwilę obecną ujawniać, ale bierzemy udział w bardzo interesującym projekcie filmowym, to znaczy syn mój bierze, a ja mu towarzyszę w tym projekcie. No i to tyle w zasadzie. Tak mi się wydaje, że to tyle. Z takich. A! Jeszcze z takich rzeczy. No, może po prostu nie związanych bezpośrednio z rozwojem duchowym. To jakoś się moje ciało razem z wiosną budzi i zaczęłam z powrotem ruszać się. To znaczy, bardzo. Przez tam chyba miesiąc taki miałam takiego zastoju. Przez ten miesiąc, jak gdyby. Znaczy, w tym miesiącu przydarzyła mi się ta choroba, ale ona, jak gdyby, no muszę przyznać, że to przestanie się ruszać wydarzyło się wcześniej niż choroba. Potem była choroba i nie za bardzo mogłam się ruszać, a potem był tam taki czas, kiedy ja się czułam jeszcze dosyć słaba po tej chorobie. Ale jak zaczęłam naprawdę już wychodzić z tego, to poczułam taką wielką potrzebę, żeby się zacząć ruszać. I też niestety zauważyłam takie zmiany w ciele, że brzuch mi, słuchajcie, urósł. I założyłam jakąś taką, kupiłam sobie nową piżamę, założyłam tą piżamę. I mówię, jejku, on tam wszystko, słuchajcie, ta piżamka taka obcisła, wszystko w niej widać. I mówię, Boże, jaki brzuch wyhodowałam. Mój syn, jak mnie zobaczył i usłyszał, mówi, mamo, słyszałem, że chcesz zacząć biegać z powrotem. Ja mówię, no tak, tak, dobrze słyszałeś. A on mówi, wiesz co, on mówi, to jest bardzo dobry pomysł. Mówi, wiesz, mówi, ja nie wiedziałem, że ty mówisz, taki masz brzuszek. Mówi, ja myślałem, że ty jesteś szczuplutka, tak jak ja. No więc słuchajcie, jak to usłyszałam, no to moja motywacja wzrosła jeszcze o wiele bardziej. No i zaczęłam rzeczywiście się ruszać i... tak, kiedy mogę, kiedy mam taką możliwość, to biegam. Na razie to ja nie robię, tak, nie jestem takim zwolennikiem takich wielkich skoków, więc to jest tak slowly, slowly. Na razie to jest tam 15 minut marszobiegu, powiedzmy. No ale wydłużam sobie teraz stopniowo po prostu ten czas, kiedy biegnę, a ten czas, kiedy idę, no to się troszeczkę zmniejsza. Oprócz tego jogę, wróciłam do jogi, więc poza kundalini jogą ja jeszcze praktykuję taką jogę, chyba Wam już wcześniej o tym wspominałam. Ja uwielbiam kanał Yoga with Adrian i razem z Adrian praktykuję sobie taką jogę, która troszkę więcej rusza ciałem niż kundalini yoga, bo kundalini yoga bardziej, też tam jest troszeczkę pracy z ciałem, ale bardziej to jest skupione na pranajamie, na medytacji, na skupieniu, na jakimś tam drishti, tak, na jakimś tam punkcie. Więc to jest troszeczkę inny rodzaj jogi, gdzie mniej ruszamy, a więcej siedzimy i oddychamy. Rytmicznie ewentualnie.
O, nie wiem, czy słyszycie, ale ja jeszcze nie wróciłam tak w 100% do zdrowia po tym wirusie, bo słychać, że mam zmieniony głos i taką chrypę nadal mam. Więc ja się już czuję bardzo dobrze i funkcjonuję i biegam i praktykuję jogę i jeszcze rower wyciągnęłam. Słuchajcie, jak się zaczęło tak robić ładnie, to pomyślałam sobie, że to jest dobry czas, żeby wyciągnąć rower i jeżdżę się przemieszczam, kiedy tylko mogę, na rowerze. Jak się zrobiło, był taki jeden dzień, że było tak cieplutko i słoneczko świeciło, i wtedy, słuchajcie, ja akurat nie miałam dzieci, więc wyszłam sobie do parku na jogę. I taką godzinną sesję jogi zrobiłam w parku. No bosko, to jest jednak cudowne, więc zachęcam Was serdecznie do zadbania o ciało również, nie tylko o duszę. Nie zapominajmy o ciele, o tym naszym samochodziku, który nas tutaj wozi. Ono jest ważne, żebyśmy my się dobrze czuli. Żebyśmy się czuli dobrze w środku, to musimy też czuć się dobrze w ciele najpierw. I to jakoś tak kompleksowo u mnie idzie, bo zaczęłam też jeść lepiej i tak dzisiaj na przykład zrobiłam takie super burgery wegańskie sobie z buraka. Pierwszy raz robiłam coś takiego i jest to mega pyszne. Szkoda, że nie mogę Was wszystkich zaprosić, bo zrobiłam bardzo dużo masy i nie ma kto ze mną tego zjeść. Także może z sąsiadom zaniosę i poczęstuję. No, w każdym bądź razie tak to mniej więcej u mnie wygląda. Miałam też wizytę swojej najstarszej córki, która przyjechała, mnie odwiedziła ze Szwajcarii razem ze swoim chłopakiem, więc dużo, dużo różnych pozytywnych rzeczy się dzieje. Były też takie momenty, które były trudne dla mnie, które były związane właśnie z tymi moimi próbami takiego, wiecie, tam poszukiwania sobie na własną rękę partnera. Tyle, moi drodzy. Co u Was? Jestem ciekawa. Melduję się w gotowości, że jestem, że słucham, że jestem dla Was. Jeśli są jakieś tematy dla Was interesujące, dawajcie znać. No i dawajcie znać, co u Was. Jestem stęskniona. Pozdrawiam Was bardzo, kochani, serdecznie. Satnam. Do zobaczenia.